ponieważ tej ochronie z Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego pracować się nie chce. Mamy kilka komentarzy, proszę Państwa, w naszym radiu. Talk FM, Eurokoncita, Barbie, Baby, Langstrom, Extra. Proszę się nie zrażać, że może są trochę wyraziste, ale bardzo dobrze nas słychać, myślę, bardzo dobrze nas słychać, jakbym była przy samym mikrofonie, no bo właśnie jestem przy samym mikrofonie. Proszę Państwa, powołujemy się na tradycję, ostatnio jest linia mysia, ludzie chodzą z kościoła do kościoła, przechodzą i są wściekli na swój kościół katolicki, że katolik nie chce chodzić do swojego matecznika, do swojego kościoła rzymskołacińskiego, do swojego kościoła katolickiego. Lubią imprezy, lubią balować, a że jesteśmy nad Wisłą i sama ta Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego jest nad Wisłą, no akurat się zgadza, akurat, wszystko się zgadza, wszystko jest okej. Okay. Proszę Państwa, z tym, że Jan Paweł II, jak otwierał tę bibliotekę, to ja wiem, on może był wizjonerem, może o wielu rzeczach wiedział, ale o wielu rzeczach nie powiedział, bo by jeszcze szybciej go zamordowali i tak go postrzelili, tak jak mój ojciec, który był policjantem, podstrzelił moją ciotkę Weronikę, która stojąc za drzwiami trzymała mnie na rączkach, a mi było wtedy roczek.